Witam serdecznie, moim gościem Nikodem Sikora, Baspal. Witam. Nikodem, pierwsze pytanie do ciebie. Mamy cię tutaj w Baspalu, wcześniej grałeś w jednym zespole. Pytanie personalne, jak ci się tutaj grywa w Baspale? Zdążyłeś się już zaklimatyzować? Myślę, że tak, już się zdążyłem zaklimatyzować. Jestem w drużynie od kilku meczy i jest dobra atmosfera, dziś tam punktujemy, także jest okej. Okay. Jak to bym powiedział w Baspalu, dobra atmosfera zawsze. Wygrywacie dzisiaj z młodą drużyną Magbudu. Co byś powiedział o tym pojedynku? No mecz wyrównany, do końcowego gwizdka nie wiadomo było, kto rozstrzygnie na swoją korzyść rezultat, także jedna i druga drużyna myślę, że pokazała tutaj dobrą piłkę i było na co popatrzeć. Magbud co prawda niżej notowany w tabeli, ale pokazuje, że ci młodzi chłopcy potrafią tak naprawdę wygrywać, albo przynajmniej stwarzać ciężkie warunki drużynom, które tutaj są w czubie. Myślisz, że to jest drużyna, która w przyszłości będzie gdzieś tam wiodącą? Myślę, że tak, że tutaj chłopaki gdzieś nam na pewno nabiorą doświadczenia, gdzieś ten zespół się zazębi i no, na pewno będą gdzieś bić pewnie o tą pierwszą ligę. Byliście dzisiaj dość mocno osłabieni, ławka dzisiaj była krótka, kilku kluczowych zawodników nie wystąpiło w tym spotkaniu, jednak potrafiliście załatać tą niedyspozycję zawodnikami. No właśnie, bo jakie założenia taktyczne, jak to uzupełnić w szatni? No myślę, że bardziej trzymać tą obronę z tyłu i oczekiwać na jakąś piłkę gdzieś tam z kontry. Czy punkty w tabeli wyindują was na oczywiście tam pozycje wiodące w tej lidze, ale jest bardzo ciasno. Przed wami jeszcze mecze tutaj z ciężkimi drużynami, ale tak widać, że tabela pokazuje Green Power, Straight, Maxfall, Baspal. Ta czwórka na pewno będzie walczyć o wysokie miejsca. Zgodzisz się? No czas pokaże. No to jest piłka nożna, zresztą halowa, to też wszystko zależy. Mecz meczowi nierówny, więc czas pokaże. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również, pozdrawiam.